Witajcie, kochani, bardzo serdecznie. Kolejną talią, którą chciałam Wam przedstawić, a którą również lubię i również ze względu na to, że jest to nasza rodzima talia, nie obca, a nasza, zrobiona bardzo ładnie, zaraz Wam pokażę jak. Wróżbita Soleil. Pozdrowienia serdeczne tutaj od księgarenki Cud, dlatego że znamy się osobiście. I chciałam Wam właśnie przedstawić dobrą polską robotę. To jest film z cyklu Wspierajmy polskie marki. Słuchajcie, talia przychodzi do nas w pudełku, które ja uwielbiam i tutaj już pierwszy plus tej talii, czyli możemy ją wsadzić do torby i nie przejmować się woreczkami i innymi rzeczami. Pudełko jest twarde, czarne, tu możemy sobie napisać jakiś skrypt runiczny, rewelacja po prostu, czyli coś, co Wróżka Joanna uwielbia, twarde pudełka w kartach. Oczywiście mamy do tego krótką książkę z opisami kart. Jest to polski produkt, opisy kart są po polsku, także dla osób początkujących bardzo, bardzo. I jak wyglądają karty? Już Wam pokazuję. Grafika, uważam, jest bardzo ładna. Grafika jest bardzo ładna. Zobaczcie, mamy z boku złocenia, czyli po prostu wydanie naprawdę... No ktoś tutaj pomyślał, to nie jest wydanie byle jakie, ktoś tutaj pomyślał. Tyły tych kart są takie, że można je odwrócić i tutaj no musielibyśmy się nauczyć, w którą stronę idą te blotki, ale generalnie można używać z góry na dół, na pierwszy rzut oka nieodkrytych kart. Ale zobaczcie, bardzo ładnie zrobione karty. Naprawdę mają świetną grafikę, dopracowaną. Nie gryzie po oczach, bo ja zawsze patrzę na wygląd twarzy. Jak mi się twarze nie podobają, no to żadne karty mi nie podejdą. Zobaczcie, karta maga, tutaj ta ósemka nieskończoności na czole przemawia, tak? Trochę Rasputina, trochę faktycznie jakiegoś tarotowego maga. Również są zrobione na symbolice, królowe to już są piękne, słuchajcie. Kobiety w ogóle w tej talii są rewelacyjne. Piękna talia, księżyc. Księżyc, który jest kobietą. Symbolika oczywiście jest stworzona przez dwie konkretne osoby, więc tak naprawdę ma prawo troszeczkę być inna, bo to jest jakby przetransformowana przez umysł tarocisty i malarki, ale uważam, że są rewelacyjne. Zobaczcie, te kolory się w ogóle nie gryzą. Czarna obramówka, która jest ramką, a ramką nie jest, nie razi po oczach, tutaj nie ma jakichś zbyt wielu szczegółów. Te twarze są naprawdę w porządku. Symbolika jest bardzo ładna i przede wszystkim ta grafika, Rydwan, tak, no piękne. Po prostu energię widać w tych kartach. Wielkie arkana są cudowne i uważam, że królowe są rewelacyjne. Siła. Jeżeli chodzi o blotki, one są fajnie pokazane właśnie w tej white'owskiej stylistyce. Także tutaj też talia, która jest prosta do interpretacji, dziewiątka kielichów. Zobaczcie tą radość w oczach. To jest po prostu naprawdę niesamowicie energetyczna talia. Ja po prostu uważam, że jest ładna. Ja lubię ładne karty. Tutaj oczywiście jest ostrzeżenie, zobaczcie, żeby ze względu na trwałość złoceń krawędzi talii, poszczególne karty mogą być lekko posklejane na brzegach. No i trzeba je oczywiście, jak się pierwszy raz używa, troszeczkę odkleić. I jeżeli chodzi o tasowanie, to starajcie się, żeby ich nie łamać, bo to faktycznie potem źle wygląda. Jak mamy miękki karton, to można, a tu mamy twardy, mocny karton. One są naprawdę bardzo przemyślane, dopracowane. Bije z nich energia, to też jest ważne w kartach, żeby nie jakieś tam karty tarot żelek, bo i takie się zdarzają. Tylko, że zobaczcie wisielce, jakie fajne. Jeżeli się nie kojarzy, co? Tylko żeby faktycznie była to talia z energią, żeby nam się po prostu dobrze pracowało. Ja uważam, że jest to talia zwyczajnie rewelacyjna i uwielbiam to, że jest nasza Polska. Mamy jeszcze drugą, tarot Maron, którą również Wam pewnie kiedyś pokażę. Tak będę chwytała po kolei te talie kart. Ale no ta jest naprawdę przecudowna. Także możecie sobie teraz obejrzeć grafikę mniej więcej, jak ona wygląda. I oczywiście, jeżeli chcecie zakupić tę talię, to również link znajdziecie do tej talii
Dziewiątka mieczy. Na dole filmu. Ja teraz się tak skupiam, bo tak sobie przypatruję się tym kartom raz kolejny. Ale one są takie naprawdę, nie niszczą się za bardzo. Można sobie pozwolić na to, żeby wesprzeć naszego polskiego człowieka. Oczywiście jest jeszcze jedna polska talia wydana przez Wróżbitę Macieja, ale w ogóle pierwsze zerknięcie na tą talię, ona nie jest brzydka. Jak człowiek się dziwnie zachowuje, ale talia nie jest brzydka, ktoś za niego dobrze to zrobił. Natomiast pierwsze skojarzenie to było z Ciro Marchettim, bo ma bardzo podobne obramówkę. A ja uwielbiam wspierać projekty, które nie są promowane i lansowane, tylko są po prostu dobre same w sobie. Dlatego też o tych dwóch taliach będę mówiła. Być może tą talię, jak uda mi się zdobyć, bo jej nie posiadam, to też Wam po prostu pokażę, jak ona wygląda. Bo tak jak mówię, zła nie jest, aczkolwiek ja uważam, że tutaj jest energia, a tam jest po prostu dobry rysunek. Takie jest moje zdanie, a że jest to mój kanał, to jak mask z koronką mówię, jak jest. Jak ja uważam, że jest. Trochę tak. Dobrze, czyli tak właśnie wygląda ta talia. Tak jak mówię, dobre pudełko. Nie przepłacamy za to, że jest jakieś znane nazwisko, ale wiecie, to jest jak z Jolą Rutowicz. Jola Rutowicz też była sławna pewnego razu. Teraz my gdzieś tam kojarzymy, że z tymi jednorożcami biegała, ale potem śladu po sobie raczej nie pozostawi. Tak? Czyli wspieramy to, co może przetrwać. A to pewnie przetrwa, bo jest naprawdę dobre. Polecam serdecznie i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii. Pa, pa!